Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Na samym początku koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinki wam się podobają, ponieważ już jutro wyjątkowa rzecz u mnie i u Emilki. Emilka w ogóle jest ze mną dzisiaj na odcinku. Halo, halo. No dzień dobry. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy mega fajny plan. O 18.30 na kanale Emilki wybieraliśmy stroje na nasz ślub i tamty zdradziliśmy już wam, że jutro pojawi się odcinek ze ślubu na naszych kanałach, więc myślę, że warto zasubskrybować nasze oba kanały, tak, żeby być na bieżąco, żeby prawda, wiedzieć, co się wydarzyło i tak dalej. Więc wbijajcie do Emilki, link do jej kanału oczywiście macie w opisie. W dzisiejszym odcinku będziemy wybierać coś, co nam ma zastąpić obrączki ślubne, ponieważ no, nie mamy w Minecrafcie wiadomo obrączek ślubnych. Dziwnie, trudno by było, bo obrączki są okrągłe, a to wiecie, jest kwadratowy świat, więc byłoby ciężko. Ale ja przygotowałem tu w ekwipunku takie rzeczy. Co? Mamy kwadratowe palce przecież. Nieważne. To nie było tematu. W każdym razie przygotowałem takie tutaj specjalne rzeczy. Patrz, na przykład wyrzucę ci, żebyś zobaczyła, co przygotowałem. Same najdroższe rzeczy. Najdroższe rzeczy przygotowałem, które mogłyby nam posłużyć jako, prawda, obrączki ślubne. Co, dobre? Jak myślisz? Dobra. No tylko wiesz, jest tyle rzeczy, że ja nie wiem, co mam wybrać. Więc proponuję, żebyśmy po prostu udali się do Dave'a. Do wioski i co? Do ikony mody, no. Do ikony mody, no. Pomógł nam ze strojami, więc może nam pomoże też z, prawda, obrączkami. Wiadomo, tutaj w tym miejscu będzie ceremonia ślubna, ale o tym doskonale wiecie. Tutaj wiadomo, wszystko jest już przygotowane na nasze przyjście. Dobra. Udało ci się zamknąć drzwi, moje gratulacje. Dobra, lecimy. lecimy do wioski. Nie otwieraj skrzynki, po co? Po co? Nie no, że żartuję. Dobra, o kurczę, pajak spożył w opłocie. Hopsiu, psiała daba, lecę tu. O, dobra. I Emilia oczywiście. Patrz, Emilia oczywiście się wykąpie w wodzie. Wpadnie do niej. O, plus. Dokładnie, Emilia nigdy nie potrafi wylecieć tak, żeby nie zmoczyć Segiry. Ale dobra, no, no, no już. Fajnie jestem, czy to nie to, co ty. No, ej. Ja nie mogę wskoczyć do wody, bo jak ja wskoczę do wody, to wiesz, co się dzieje. To ja nasionkam i zwiedzam do. Zwiedzam głębiny. Pajak stoi w ogóle i czeka. Zawiesił się. Dave przez 2Y, halo. Co wy znowu do mnie chcecie? No słuchaj, mam dla ciebie pytanko, ponieważ pomogłeś nam wybrać strój do Emilii, garnitur i tak dalej. I co ty na to, żeby po prostu pomóc nam też wybrać pierścionek? Bo mamy z tym troszkę, taki powiem szczerze, no niemały problem. Nieudaczniki. Dobra! Jakie nieudaczniki? Dlaczego tak nas wyzywasz od razu? Jestem naszym przyjacielem, tak, ikona mody w dodatku, no. No, dokładnie. Dobrze, Milka, schlebiasz mi takimi komplementami. Pójdźmy więc w jakieś ładne miejsce. Dobrze. Które proponujesz? Tu. Czekajcie, no gdzieś musimy sobie usiąść, nie? A, usiąść. A mamy jakieś siedzenie tu gdzieś? Jest tu gdzieś przygotowane coś, jakaś kawiarenka? Nie, właśnie nie. Ale może będzie. A może w Justinku właśnie coś? Może dobra. Do Justinka, dobra, jak widzicie, troszkę się tu pozmieniało, prawda, Justinek nam tutaj, to jest przedszkole, Justinek jeszcze przez to G. Justinek, dobra, usiądźmy sobie w przedszkolu i porozmawiajmy o tym porządnie. Więc tak, inaczej, wiesz co, bo... Kurde. Dobra, no! Wylałeś piwo, jak się z tym czujesz? Kontynuujcie. Dobra, słuchaj, zrobimy to tak, ty tutaj siedź, my będziemy wychodzić za róg i po prostu będziemy brali do ręki, zakładali po prostu, prawda, nasze przygotowane jakby obrączki i ty będziesz oceniał, jak to nam na rękach siedzi, dobra? Okej. Dobra, to chodź, Emilka, przygotujemy pierwszą rzecz tutaj za rogiem. Uwaga, patrz, rzucam ci pierwszą rzecz. Lecimy od, a może tego, bierzemy to w łapę i idziemy... Zabierz. No i co? Zabierz. I idziemy i zobaczymy, co on powie. Dobra, 3, 4. No i David, co myślisz? O Jezus. O! Nie! No co, jak nie? Nie fajne? Takie fajny ten... Jezus święty, co to jest? Black Jam, fajny... Jest kwadratowe. To wszystko jest kwadratowe, to jest Minecraft. Brzydkie, dobra, odrzucił, okay. Dobra. To w takim razie ja będę na miejscu Emilki się oburzył. Zaladę. Lecimy z następną rzeczą. A nie, ten mi się też nie podoba. To jest za bardzo panionowe, ale dobra. No idźmy, zobaczymy, co powie, dobra. A to? Jesteś zielony, powinno mu się spodobać. Jezus święty. Dobra, nie komentuj. Tylko poważne propozycje. Okay. No ale stary, ja chcę ci pokazać wszystko, co mamy, bo musimy być pewni naszego wyboru.
No dobrze, 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 goście. Dobra, chodź. Proszę następną. Jezu święty, ale wy przychodzicie z tym samym, tylko popryskany innym sprayem. No błagam. No ale stary, no bo tu chodzi o kolor. Trzeba wybrać kolor, stary, no bo to jest ważne. No ale czekaj, bo jeszcze nam kilka ich zostało. No dobra, to czekaj, na szybko, na szybko, na szybko. Ten? Nie. Dobra, ten? Też nie, dobra, ten? Co ty? No, to ten może? Nie ma takiej... No, ale dlaczego ty tak się na wszystko nie zgadzasz? A ten? Dobra, zaczekaj. A ten? Czy... Czekaj, nie, słuchaj. Dobra, to czekaj, jeszcze mamy inne, czekaj, usiądź tam. Bo ja nie mogę pozwolić na to, żebyś był tak przeciwny wszystkiemu. Dobra, to teraz lecimy z tym. Proszę cię bardzo. No to jest, to powinno, no nie wiem, no dobra, zielone też, ale... Co teraz? Myślisz, jak leży? Dobra, chodź, nie było tematu. Ale za kumkę, usłyszałeś ten kumkę? Tak, dobra, teraz dawaj to. To mu się powinno spodobać, to wszyscy lubią, dobra, chodź. Jezus, taki banał, no, ale taki ja, banał mi proponujesz. Dobra, czekaj, ale nie komentuj. Dobra, już znamy zdanie, wywalamy to znowu tam w takim razie. Dobra. Eksploduje zaraz, co dobra, za, no to powinno mu się spodobać, to jest myślę spoko. Dobra, a to Dave? Nie. Najpierw mi powiedz, czy to znowu taki syf jak przed chwilą. Nie, to już jest troszkę inne. No dobra. Idziemy w dobrym kierunku, ale to jest dalej, no nie wiem, dalej, no ja bym dalej, coś dalej nie, dalej nie. Na 60. urodziny może podarować. Dobra. Siądź tam jeszcze. Pa, teraz mam bombę dla niego. To już wywalam, bo to już się domyślam, że to raczej tak nie przejdzie. Ale to już wygląda porządnie, nie? No zobaczymy. Ale powiedz, czy ci się podoba, bo to też mi się musi podoba. Się to... Fajnie świeci, błyszczy fajnie. Świeci, no będzie widać, że jesteśmy po prostu wyjątkowi, nie? Dobra, to 3, 4, chodź. A to? Ale to jest naszyjnik. Czemu naszyjnik? Nie. Co ty tutaj? To jest naszyjnik. Nie można, tościk, to, nie można tego. Nie znasz się, tościk, na modzie. Pa, nie, ja to rzucam drodzy... z lewej do prawej, bo to jest na rękę, widzisz? Jaka żonglerka w ogóle. Tego się używa do naszyjników. Tościk, w tym momencie przeskrobałeś sobie... No ale to, stary, no ale ja nie znam się na tym tak, no... Nie dobrze. Wiem, no nic nie mam jeszcze, no ewentualnie możemy sobie wziąć flaki dobra. W rękę jako podarować, no nie wiem, no... A flaki to już chyba najładniejsze są z tego wszystkiego, dobra. No to mamy, my wybraliśmy. Super, mamy flaki, super. A ziemniaki? Ziemniaki też, takie dosyć porządne. Ja mam przygotowane coś. Ja wam to dam, ale nie tutaj, ponieważ... Ale dlaczego? Ponieważ to kiedy ja nam to dasz? Nie, dzisiaj. Idziemy właśnie w tym miejscu, żebym wam to dobrze, dał, dobrze, bo dobrze. Ja to muszę tak ładnie zaprezentować, a nie, no nie mogę na was patrzeć, no dobra, bo mi was aż żal. Dobra, słuchajcie, ja to miałem przygotowane na moją żabią kobietę, ale wam się lepiej teraz powodzi niż na Rafała. Mi. No, ja może sobie kiedyś... Rafała. Rafałek to nie jest dobry pomysł, on nie lubi diamentów. Mhm. Dobra. Aha, no ale to tak. Diament ci pokazywałem już przecież. Ale nie, mam coś lepszego. Tościk, ale słuchaj. No nie wiem, czy jest coś lepszego od diamentów. Dobra, Tościk, w tym momencie mnie zdenerwowałeś. No dobra, nie no, pokaż, no co tu masz? O, wow. O, wow. Dobra. Zaskoczyłeś. Dzięki, Milka. Zaskoczyłeś. A ile takie coś, powiedz, z tymi kosztuje? O, mam. Zobacz sobie w rączce. No pasuje, to tobie bardziej. No, jak, no i jak leży, to, co? Jak no, leży, tobie nie? leży? Mhm. Leży? Leży? Leży. Ty, a leży. Tu suknię ślubną na ciebie mamy. A nie, to nie to. Taką dobra. To nieważne, to jest taka suknia ślubna ogólnie... dla tego, dla żony inżynier, nie inżyniera, tego. Jak on się nazywa? Kowala. Nie, no może być, ale dlatego. Bardziej mi chodziło o... Iron Man. Jak się nazywa ten, co w wojsku jest? A. Żołnierz? Żołnierz. Ale taki no wyżej. Mandę. Oficer, dla oficera. Bo oficera to tak, wiecie, mogą ci przeciwnicy tak bardzo nie lubić, że trzeba takie coś założyć, żeby, prawda, na ślubie nikt nie stracił głowy. Słuchajcie, moje drogie. Ale rozkminę walnąłem. No, dobra, no. Powiedz mi, ile to kosztuje, ziemniak? Dobra, buła, nie ma problemu. Buła i blondyna, słuchajcie mnie. Ja, to miało być dla mnie. Dla mojej przyszłej żony, ale że jako mi się nie powiedzie teraz w życiu towarzyskim, no. Daję wam to. Macie, ale, to ale dobra, no. Mnie. Nie, no żartujesz, że za darmo. Dam wam to, bo jesteście najsłodszą parą, jaką widziałem w życiu. Chyba się rozpłacz. Nie no, Dawid, nie płacz. Nie płacz. Nie no, Dawid, tobie też się na pewno kiedyś uda. Mówię ci. No. Na pewno znajdziesz kiedyś żabią damę. Dobrze, i jak się pocałujecie, to staniecie się ludźmi. No na pewno tak będzie. To przecież tak jest w wszystkich bajkach, nie?
Dobrze, Tysi, dziękuję ci. Ewentualnie daj mi buziaka, sprawdzimy, czy to działa już teraz. Nie chcę mieć. W sumie to też był zły pomysł, bo ty taki obśliniony jesteś ciągle na tej lewej wardze, znaczy z lewej strony wargi. No, musiałbyś uważać. No, nie wiem, dlaczego ty tak, no, dlaczego tak. Dobra, no ale tutaj, co ja ci mogę powiedzieć, No, ukłony, ale kłaniam się nisko aż po same kule, dziękuję ci bardzo za te pierścionki. No, w tym momencie mamy tak naprawdę to, czego potrzebujemy na nasz ślub, więc no, dzięki ci, Davik, bardzo. Spoko, nie ma problemu, moi drodzy. Więc do zobaczenia jutro na ślubie. Będziesz? Tak, będę. Będziesz. No tak, bo w sumie to jest księdzem, więc ciężko jakby go nie było. więc Davik, bo ty wiesz o tym, że jesteś księdzem, czy jeszcze nie wiesz? Jestem i pokuta u mnie zazwyczaj brzmi tak samo, ale dowiecie się jutro. Słuchaj, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, powiedz. Ile kosztował ciebie kurs na księdza? No. Kurs na księdza? Nic mnie nie kosztował. Dobrą wiarę. Trzeba wierzyć. Fajne. Dobra wiara, no dobrze, dobrze. Dobrze, to Davik, dziękujemy ci, do zobaczenia jutro na ślubie. No, trzymaj się tam. Pa, pa. Trzymaj się i no pa, pa, i na razie. Hejka. Elo. Elo, elo. Dobra, Emilko, ale mamy pierścionki wyrąbiste, ja bym już je zaniósł do kościoła. Chodź, zaniesiemy je do kościoła, żeby już tam po prostu czekały na nas. Dobra. No już raczej żaden złodziej nam tego nie zabierze. Ale kozak w ogóle zdał nam za darmo, co jest grane. No za nieźle, ksiądz nam zasponsorował normalnie, prawda? Możecie serduszkę teraz wpisać w komentarzach dla Dave'a. Tak, wbijcie koniecznie do Davika na kanał. Link do jego kanału również macie w opisie. Tam możecie wbić i zobaczyć, jak księdzu idzie w życiu. Może... Jak się księdzuje. A nie, jak on jest księdzem, to on za bardzo nie może mieć kobiety. No kurde, ja nie wiem. Co nie wiem. Może, chyba, że jest ewangelickim księdzem. No zobaczymy, to nieważne. Dobra, chodź. W takim razie idziemy tutaj tego kościoła i tu musimy na stole postawić te. Czy tu da się... Nie da się dwóch postawić? Czekaj, bo... Spróbuj postawić obok. To nie jest tu, tylko ołtarz. Czekaj, no to na ołtarzu. Da się? Chyba nie. A czekaj, ja mam pomysł, jak to zrobić. A teraz spróbuj jakby na ten dać. A, widzisz, kurczę, widzisz? No, mam. Ja studiowałem inżynierię, więc ja wiem, o co chodzi, nie? Jestem wykształconym inżynierem, prawda, no. Rozumiem. Dobra, więc mamy wszystko gotowe. Tu, prawda, dla księdza już kasa czeka, chociaż to wygląda bardziej jak ser z McDonalda, ale to nieważne. Więc tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać w komentarzu, czy podoba wam się bardziej ta sceneria, ponieważ ostatnio miałem lekką zmianę w stanowisku, ale teraz wróciliśmy już do tego, co było. Mi się to bardziej podoba. Trzymajcie się, do następnego odcinka, który już jutro. I wielki dzień dla mnie i dla Emilki, ponieważ to już jest nasz ślub. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Yeah.